Mocherowa Warszawa żyje na kredyt. Wszystko na kredyt. Budy. Proszę Państwa, dzisiaj przyszła kobieta, staruszka. Przyszła staruszka po zup. Najadła się sama grochówka, to każdy by zjadł grochówkę. I Zofia Maciąg by zjadła się, a najadła się. Proszę Państwa, no to wiadomo, że za darmo to przychodzić, brać na Pobożańskiej. Proszę Państwa, jak Państwo jadą na, nie na Ursynów, tylko tam tym tramwajem 25, pewnie teraz to i tak nie 25, bo to co sekunda to jest zmiana na brudno. Proszę Państwa, na brudni. No to tam u tych białych sióstr na Pobożańskiej, które z łaski robią, się poświęcają, no to i tak to finansuje pewnie Warszawa. Przyjechała babka dzisiaj na tą lubelską, no i ona je. Grochówka smaczna. Je, jaka pyszna ta zupa, Boże. Oj, je. Ale ludzie nie dość, że mają za darmo, żeby ładnie się zachowywać, tak po ludzku, a nie jak świnia. No ale chyba, nie wiem, tutaj Warszawa z tego nie wyjdzie. Ona je, no i po prostu ta Iza, no, wlewa jej tę grochówkę jako kopciuszynie praskiej do takiej prostokątnego pudełeczka, miseczki. No ale wlała jej do talerza jeden, drugi. Jedz, babo. Ale tej chodzi o to, żeby ona wlała do tego pudełeczka jeszcze, prawda? No Warszawa, wybrzeże szczecińskie, oczywiście nie jest tu Szczecin. Tak samo jak i nie jest Ameryka, nie jest Anglameryka, Białystok. Państwo zobaczą, jakie tu salcesony mieszkają w Warszawie. Ale one są tak głupie, te salcesony, że one same sobie właściwie podcinają gałąź, na której siedzą, nie sprzyjają. No i więc je grochówkę i mówi do tej pani Izy, głównej kierowniczki, kucharki, no gołąbka to gołąbek, to w sumie jest jako Caritas. Ona mówi, może tu jeszcze dla mnie. Powiedziała, że ma dwie sąsiadki, które po prostu ona karmi, są głodne. Myślę, że to wcale nie jest prawda, no ale no niech będzie. Ma dwie sąsiadki, a natomiast jej to się w ogóle gotować nie chce, no to tak. No to wlała tak w półtorej porcji, no ale ona jakoś tam rozdzieli to pomiędzy dwie babki, te dwie sąsiadki. Półtorej porcji, proszę bardzo. A ja mówię, że przecież dolać wody i makaronu kupić za złotówkę, ale taka rada jest to szczera,
wcale nie jakaś tam złośliwa, nie? A ona mówi, och, ja nie mogę tak wody dolewać, bo... Ale tak myślę sobie, babsztyl podły i durny, proszę Państwa. Ona mówi, że ona nie może gotować, bo ona nie ma siły już. Ja mówię, no to właśnie dlatego tej wody dolać. No to trzeba siły, no, to trzeba siły. No i kopciuszyna po prostu tak troszeczkę oponowała. Co ja nie powiem, to ona chciała to zbić. No to po co ona dupę zawraca ludziom? Niech siedzi w domu, głupi babsztyl. Niech się nażre sama i po co to będzie nosiła? Ona wcale, podejrzewam, nie sąsiadką, tylko sobie, że ludzie się wstydzą, bo udają takich dobroczynnych, chytre salcesony mazowieckie, warszawskie, stołeczne. No, albo ten kurczaczek, co tam na Gagarina mieszka, kurczaczek. U tego takiego faceta, on ma jakoś tak 35 lat. Wcześniej mówił, że ma 55 lat i tak. Kurczaczek, ja mówię, kurczaczku, daruj sobie. Ale on mówi, że ten facet chce, żeby on przychodził wcześniej, bo on jest samotny, ten facet. No i po prostu kurczaczek przychodzi ci ma wcześniej. Ja mówię, to jeżeli ci gotuje kiełbasę, no to i tak bardzo dobrze. No to poprzyjeżdżały, proszę Państwa, z różnych tych. To i tak ma dobrze ten nasz, proszę Państwa, kurczaczek. No, że jest samotny, że mu każe wcześniej przychodzić, że gdzie ty idziesz, że chciałby jakby do jego telefonu zajrzeć. Ja mówię, słuchaj, to już mi się nie podoba. Jest jakiś ten facet, jako stary kawaler, jakiś taki, który ma mało psychologii, no w ogóle tutaj w Warszawie u ludzi jest mało psychologii, bo to tylko mieć i być. No, żeby to było, wiecie Państwo, jeszcze jak to bywa u Świadków Jehowy, to już dziadyka by tu nie stała w drzwiach i nie kopciła petu, bo to nawet nieprzyzwoicie, nawet nie wypada, na przystankach się nie pali, a tu nie wolno, tam nie wolno. No dobrze. No i po prostu kurczaczek powiedział, że u tego z wąsami już więcej nie będzie, bo taki jakiś mówi, że jakiś taki... Taki jakiś dziad, jakiś, ja mówię, słuchaj, nie wolno tak mówić. Ja mówię, że kurczaczku, może on jest samotny, ma mało psychologii i ty jesteś też takim dzieckiem specjalnej troski, wy się kłócicie, bo ja mówię, że mądry głupiemu zawsze ustąpi. Ale tutaj w Warszawie to jest i ten taki sam, i drugi taki sam. I ten chce żebrać chleba, i ten chce żebrać chleba, no to więc jadą na wschód, na zachód, stąd z Warszawy, na żebry. A co chytrzejsi, no to pojechała jedna do USA, proszę Państwa, kraść kożuchy, zdaje się, czy co? Takie lepsze, no bo tak, chleb, a jeżdżą żebrać, proszę Państwa, chleba. No to teraz Wielka Brytania powiedziała, że wyrzuci wszystkich. No nie wiem, czy to na poważnie, bo będą ścigać tych ludzi, którzy dokuczają innym. Będą ścigać. No ale po co to, z jakiego powodu Wielka Brytania chce wyjść z Unii Europejskiej? Chce wyjść, proszę Państwa, Centrum Nauki Kopernik. Też takie miejsce, które dla handlarzy, proszę Państwa, jest dobre, dla handlarzy. Bo tutaj barków pełno, to zarobią sobie na kawie, wydają kawę, proszę Państwa. No, Warszawa. Jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy w ogóle, proszę Państwa, w Polsce. Polsce, a na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Proszę Państwa, już widzimy nawet tutaj, że Buf pokazuje swoje pałacyki. Buf, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, pokazuje swoje wdzięki. Właśnie dochodzę, proszę Państwa, u nas na żywo do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj mamy kilka wernisaży, mamy dwa wernisaże. Warto do Galerii Rzeźby na ulicy Jana Pawła 36, na Warszawa bez Jana Pawła 36, czy w ogóle bez Jana Pawła, to by się nie mogła obyć Warszawa Polska. Warszawa Polska nie mogłaby się obyć bez ulicy Ostrobramskiej. Też taki pióropusz. Ostrobramska jest, jak pojechać na Pradze Południe, tam gdzie ta cała wiocha na płocie. Dzisiaj do Marka Zajączkowskiego też dzwonię. Mówię, Marek, gdzie idziemy? Jeszcze o 6:00, jaka galeria fajna. Szybko mów.
A w ogóle to gdzie jesteś? Na wsi? A on mówi, na wsi jestem, w Warszawie. Czyli, że Marek Zajączkowski jest na wsi największej na świecie. Wiocha największa na świecie. Takie głupie baby przychodzą po zupę, udają szlachcianki, nie mają grosza, potem tę zupę całą, wszystko ona zeżre, a mówi, że dla sąsiadki. No to więc takie psychologiczne podejście z mojej strony. Ja mówię, no to przecież może pani wody dolać, jeżeli ona taka szlachcianka, bo to szlachcianka, wiecie państwo, ma dwie lewe ręce, przyszła, bo się sama nażre, świnia, a po prostu tam co nieco tam Iza da do kubełka, naleje do tego kwadratowego pojemniczka, to ona to przekaże, proszę państwa, przekaże. I takie są warszawianki, takie są warszawianki. Tam jest Florian, proszę państwa, przez Wisłę i zoo warszawskie, a na wprost do Anglo-Ameryki, Białystok, ale to 185 kilometrów. Państwo zobaczą, jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, czyli pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Kraina Kopciuchów. Żyją na kredyt. Nie mają pieniędzy, a żyją na kredyt. Biorą, ile dzisiaj też widziałam ludzi takich, którzy są już po eksmisji, ludzi, którzy eksmitowani, bo tak, na Lubelską 32 przyszło takie małżeństwo, no takie niby facet ścięty na fajerkę z tyłu, taki elegancki facet, niczego sobie. Proszę państwa, no a ta żona, oko podbite, też ładnie wyglądała, ale z tyłu, ale z przodu patrzę, ale w ogóle to oni byli z torbami, z pakunkami, z wozem na kółkach, jeszcze jakiś plecak wypchany, proszę państwa, różne rzeczy. Czyli, że widać, z domu wygonili. Oni mają to wszystko przy sobie, ale żeby to jeszcze mieli sąsiadkę, sąsiadów, to jeszcze gdzieś coś mogliby zostawić, ale tak z tym wszystkim chodzić. Ale gdzieś ich mi się tutaj widziało, ale, bo to mogą być jeszcze i przyjezdni, ale ponieważ właśnie dlatego, gdy mówię, że mi się ich tutaj gdzieś widziało, to znaczy, że gdzieś tak się błąkają po Warszawie. Ile takich ludzi jest, proszę państwa, młodych, którym sąd powiedział, że państwo jesteście młodzi, zaradni, no to sobie dacie radę w życiu, tak? No ale fakt faktem, standardy świńskie. Państwo zobaczą, gdzie ta biblioteka. Jaka ona wielka, jak ona długa. W sumie z tej strony idę, państwo zobaczą. Tam, żeby dojść, no to ile tego szkła. No i ci polscy studenci za darmo się uczą, za darmo dzieci rodzą, bo to pokój matki z dzieckiem. Tutaj śpią, proszę państwa. Jeszcze jest im źle. Niech siedzą w kraju, bo teraz widzicie państwo, z Londynu będą wyganiać. Jeżeli Anglia wejdzie do Unii Europejskiej, to nawet niebezpiecznie. Wyjdzie. Ja tak już jestem tutaj z pantałyku, chcą mnie zbić, proszę państwa, bo państwo zobacz, jakie tam są te studnie. No, z pantałyku chcą mnie zbić, proszę państwa. No, Radio Concita, Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I oni, proszę państwa, będą teraz prześladowani w Wielkiej Brytanii. A tutaj u Kopciuchów najlepiej, bo tak, jakąś zupinę zje, po co i meble ze złota, angielskie książęce. Także proszę państwa, jesteśmy na ulicy takiej Lipowej, no, o której to pewnie nikt w Warszawie nawet nie wie, bo gdybyście państwo byli w Anglo-Ameryce Białystok, to ulica Lipowa w Anglo-Ameryce Białystok jest główną ulicą. W Anglo-Ameryce Białystok, ulica Lipowa. A tutaj w Warszawie to nikt nie wie, chyba że tylko ci nasi studenci, którzy jako absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli podjąć pracę w charakterze, tu może w pasażu też, w charakterze konserwatorów powierzchni płaskich. A więc, proszę państwa, nasza mowa jest dookoła Uniwersytetu, Konserwatorium Powierzchni Płaskich. To ta ulica Lipowa, o której nikt nie wie. I trzy autobusy 118, 127 na Włochy przez Ochotę i 105.
Zapraszam. Proszę Państwa, biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego z tamtej strony. Piękna jest ta biblioteka. No, piękna jest, tak. Piękna jest, biblioteka jest piękna. Papież tu był. Papież tu był. No, 200 lat.